Fragment chodnika wykonany w Łaziskach to pierwsza zakończona w tym roku inwestycja powiatu bolesławieckiego, którą samorząd powiatowy przeprowadził wspólnie z gminą Bolesławiec. Jest bardzo dobrze zrobione tutaj z panem inżynierem Danielewiczem, żeśmy to oglądali. Jest to wspólna inwestycja powiatu bolesławieckiego i gminy Bolesławiec. Jest miejscowy wykonawca, pan Kamil Kowalski. Można powiedzieć, że rośnie nam nowy przedsiębiorca drogowy i bardzo się z tego cieszymy, bo tych przedsiębiorców jest w tej chwili bardzo mało i to w tym roku szczególnie odczuliśmy. Po wybudowaniu najnowszego fragmentu chodnika mieszkańcy Łazisk mogą już przejść chodnikiem od głównej drogi wzdłuż boiska do domu ludowego. Oczywiście chciało się budować ten chodnik trochę dalej, aż do końca wsi, ale ze względu na brak miejsca jest to niewykonalne. Tutaj może wartego podkreślenia jest ten fakt, o którym pan starosta wspomniał. Od 2 lat, może i troszeczkę wcześniej, obserwujemy taką jakby przychylność starostwa do realizacji do współpracy przy drogach, jeżeli chodzi o drogi, które są na terenie naszej gminy powiatowej, na terenie naszej gminy położone. Fragment chodnika w Łaziskach to pierwsza tegoroczna wspólna inwestycja powiatu i gminy Bolesławiec, ale nie ostatnia. Samorządy, mimo że nie otrzymały planowanej dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, nie zrezygnowały z kosztownej przebudowy drogi w Suszkach. Przetarg na jej remont już został rozstrzygnięty. Z gminą współpracujemy od lat i tutaj chylę czoło, nawet podniosę czapkę, tak, w podziękowaniu. W tym roku robimy też kilka zadań, to jest jedno z nich. Duże zadanie to jest budowa, a właściwie przebudowa istniejącej drogi w miejscowości Suszki. Tam będziemy robić drogę o szerokości 5 metrów plus 2 metry chodnika na odcinku między Starymi Jaroszowicami a drogą 297 w Suszkach. Powiat złożył ponownie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Mamy nadzieję, że te pieniądze, o których tak głośno prasa pisała, że pan premier przeznaczył na budowę dróg w tym roku jeszcze dodatkowe dla Dolnego Śląska 29 milionów, to mam nadzieję, że tym razem coś z tego dla nas skapnie. W ubiegłym roku samorządy zainwestowały wspólnie w budowę drogi w Ocicach.